Dobry, dobry wam wszystkim. Z tej strony Migu. No, wracamy do Mass Effecta. Nie udało mi się trafić tego odcinka. Bo troszkę mi się poczki ćkało. Czekajcie, bo mam to za głośno. Land. Lądujemy. Ale trochę mi się poczki ćkało, bo nie mogę znaleźć właśnie tejże planety. Przeleciała chyba wszystkie. Trochę to dziwnie zabrzmiało, ale okej. Ale zamiast tego teraz sobie porobimy właśnie sporo misji pobocznych. Dzięki czemu mam znacznie lepszą broń. Skład. Commander, I'm picking up some strange readings. Really strange, like off the damn charts. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. No to jedziemy! Już obstawiam, że jak zwykle to się skończy tak, że berwę połowy. Nie! Wow, wow! Migu, naucz się jeździć. No, pouczę się, pouczę. Ale to może później. A w tej chwili trzeba coś pacnąć. Wow! Byle nie do lawy. Byle nie do lawy. Gdzieś mi błysło coś. Chyba w lewo. Nie? Kurde, tędy? No, ledwo to zahaczyłem kołem! Lel! Nie podoba mi się to światło! Ło! Hola, hola, hola! Czemu mi nikt nie przypomina jak zwykle o tym, że mam włączyć... O, właśnie. I teraz pytanie, idziemy tędy? Nie, w lewo. Tu jest skręt, ślepoto! O Jezu. A ja go szukam wszędzie. Tylko nie tam, gdzie trzeba. Coś za spokojnie, nie uważacie? Coś tu mi śmierdzi. Zgaście światło! Już wystarczy, że mam tutaj żarówę. Nie podoba mi się ten kolor. Oh, holy shit! Wow, 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 wow! No spadaj, padaj, 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 padaj! Jaka wredota! O! To nie było fajne. Jaki wredny! Nie musimy go namierzyć. Tędy jedziemy chyba dobrze. A ten kolor oznacza tylko jedno. Wieżyczki. Chyba. Dużo was tu. Już parę zniszczonych.
Pytanie, co tam? Niego to się na mnie skupiaj tam, tylko załatw ten tutaj bliżej. Dobra, dobra, ale mi tu tam. No i co teraz? No, podniósł się. No właśnie, tego szukałem. Kamyciek. Tam jeszcze coś jest, ale nie wiem. A zejdziemy ich z tej strony. Tu może być lekki problemik. Jeśli już ma być jakiś problem, to w tych miejscach. Pusto. Tali. Tali. Zacięła się jak zwykle. Tędy, chodźcie szybko. No w końcu mogę biegać. Jej. I teraz będzie jeden ostatni ten gość. No kurde, bele by was. Striker 6. O, tego nie załatwiłem. Striker 6. Ja mam Stingera 6. Ech, nie będzie. No pośpiesz się, szep. I ta muzyczka tu. Jaki fajny taki dźwięk, nie? Tak? Kurde, człowiek na studiach, a każą mu dzwonić. Nie potrzebuję. Człowiek na studiach, a każą mu dzwonić do mamuśki. Nie. Nein. Nein. BUM! Nie ma. Kurde no. Jak ja mam się tu przecisnąć? O. 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 O, 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 o. Hydra. Nie ma lepszych sprawcerzy dla mnie. Chodzę w tym kurde nieco, to jest Guardian, Duelist. Już od dawna chcemy zmienić. Kurde, cały mój team już pozmieniał zbroję. Jak zauważycie, to znowu Tali ma inną niż ostatnio. Czy nie sobie, czy nagrywa? Nagrywa. Tak, znowu ma inną, no bo trafiła się lepsza. Co prawda w ha droga. Ale jest. Więc, no, pomyślmy. O, coś to mogło wybuchnąć. Opłacało się mówić. Naprawdę się opłacało. Wydano na nią prawie 3/4 moich pieniędzy. Ale później posprzedawałem jeszcze więcej. I kupiłem sobie nową strzelbuchę. I chyba pistolet też sobie kupię inny.
Tak, to też kusek był inny. Strzelby na pewno. A, snajperkę chyba. Tak, strzelby i snajperkę sobie kupiłem. Patrzcie, kurde, jakie staty. Wow. Nie chcą poznać ich mocy. Już poznali moc przynajmniej póki to strzelby. A jeszcze zna snajperkę. Co to będzie? Nie mam pojęcia. Patrzcie. Trochę ją buja. No ale jak każdą. Później taki pozakupuje całej reszcie drużyny. Będzie się działo. Oj, będzie się działo. Dobra, Mako jedzie. Dobrą stronę to ja jadę. Tak, dobra, czekajcie. Safe. Jedziemy. O! Tam będzie wróg. Już to widzę. Au, dostałem. Jezu święty, ile tych tego tutaj postawiali. Trochę tego jest, jak widać, nie? Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Wow! Trup. Wyrzuci do śmieci. No. No, udało się, jak widać. Nawet bez większych szkód. A gdzie jest ta nasza nowa przyjaciółka? Właśnie, bo ja tu przyjeżdżałem po nowego członka drużyny. Zaznaczam. Przyjeżdżamy tutaj po nowego członka drużyny. Czy ekipy naszej. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Boom. Ty się nie boję, gorzej z tym. Już dwa razy oberwał. Ile on może jeszcze raz oberwać? Jest, padł. Ale wredny, duży. Tak, kopcie. Kop się. Kopcie, kopcie. Pal, łoń. No tak, ten dźwięk mi się podobał. Hehehe. Nie, to było wkurzające. Tak, gdzie my kuźle w ogóle jedziemy? Przypomnę to jeżdżenie po tunelach w Warszawie. Nie lubię tego momentu. Wszyscy jakiś podoba mnie tak średnio na jeża. Jaki wytrzymały! Spadaj pan! Tam coś jest. Tu można się zobaczyć, nie? Albo i nie. Też zobaczmy. Nie, nie ma co się tu zatrzymywać. Jedziemy dalej. Tu nic, tam nic. Ja piórkuję, znowu tunel? Zresztą, co jest dziwnego, spotkaliśmy tylko raz desanta, jest z getu. A jak wiemy, on lubi nawracać. Czy... wracać.
Takie słabizna. No, gdybym szedł tutaj normalną ekipą, to by się może miał jakieś trudności, ale kiedy? Mako? Oh shit. No nie przejadę. Nichu. Robię w takich miejscach właśnie robić takie rzeczy. Kurde! Ja piórkuję. Jak nagrywam, to wszyscy się nagle zlatują. Tutaj w ogóle mam włączony mikrofon? Mam włączony mikrofon, żeby nie było znowu, że bez mikrofonu łażę. Właściwie. Tak będzie lepiej. Tali, Rex. Tak, tak. Boom! Wow! Bum! Ta snajpa mi się podoba. Nima. No muszę zapisać, tak? Znaczy będziemy jeden wielki problem. Ale spudło... Wałem! Wow! Dobra, to już Frex. Tali. Dobra, idziemy. Peace, peace, nie ma. Ale secured. Bardzo mi się podoba głos w Rexa. Jest zarąbisty. Ali.